Cześć, jesteśmy za połową lipca, rok 2023. Jak widać po kolorze roślin, panuje susza. W nocy spadł przelotny deszcz, przemoczył grunt raptem na 2 cm. Z nowości, żeby radzić sobie z tą suszą, udało mi się węża doprowadzić do tego miejsca. Tutaj stoi beczka, obecnie już schowana, i z tej beczki tankuję konewkę, by mieć około 2/3 bliżej niż dotychczas z dostarczaniem wody do mojego wygrodzenia i do nowych nasadzeń. Na początek zajrzymy do nowych nasadzeń. Tutaj schowana jest czereśnia, obita kołkami. Miały być kołki i drut kolczasty, jednak dostępny materiał nie nadał się na docelowe kołki, dlatego będzie tymczasowo do jesieni. I wszystko jest narzucone, wyplecione pomiędzy kołkami robinią, polską akacją, która jest kolczasta. Dodatkowo liść zacienia, teraz świeżo posadzone rośliny. Są to rośliny z doniczek, więc teoretycznie, pomimo że jest środek lata, powinny się przyjąć. Mamy zacienienie z liści i mamy jeszcze nawóz, ponieważ jak ta robinia się kiedyś wykruszy, liście polecą, będzie ściółka i nawóz dla posadzonych drzewek. I tak, tu jest czereśnia z siewki. Jak zacznie owocować, to zobaczymy smak, sprawdzimy, jak się nie nada, bo to siewka i nie wiadomo czego się spodziewać, to będę szczepił. Tutaj była produkcja kołeczków. I tak, tutaj jest paulownia rozkrzewiona, aby tam teraz w tym roku korzeń dobrze złapał. Jak korzeń złapie, to będzie ścięta do zera i będzie szła w przyszłym roku od zera. Tu jest schowana druga paulownia, również wszystko robinią kryte od saren głównie. Mam nadzieję, że na zające i dziki również to się sprawdzi. Wystarczy, że trafią na kolca i się zniechęcą. Tutaj jest siewka jodły. Jak podrośnie, będę rozpoznawał, co to za jodła. To jest kolejna siewka, też jodła. A tutaj jest żywotnik olbrzymi. W Stanach dorasta do 60 metrów. Ma estetyczne drzewo. Posadzone w grupie przywodzi na myśl Jurassic Park. Tutaj powstał, nie powstał, odkryłem niechcąco, jeden z ładniejszych pejzaży na działkę. Tanzania, równina Serengeti. Przy zachodzącym słońcu jeszcze lepiej się to prezentuje. Zajrzymy do oczka wodnego. Woda się ciągle utrzymuje. Systematycznie jej ubywa.
topole w tych dwóch doniczkach mają się dobrze. W tamtej, która stała w innym miejscu na początku i została przesuszona, chyba jedna czy dwie się tylko trzymają. Tam też jest inna topola. Tutaj są tak zwane energetyczne, będą na uzupełnianie jesienią braków w plantacji, ale do tego dojdziemy na sam koniec spaceru. A jeszcze parę dni temu ten kamień był w połowie zanurzony. Było chyba raz 35 stopni. Dzisiaj na szczęście jest poniżej 30. Zajrzymy do wygrodzenia. Tu też są nowe nasadzenia. Dereń kołsa, prawdopodobnie kołsa. Tutaj jest czarny bez, odmiana o czarnym listowiu. I jest posadzony, uschnięty pigwowiec. Gdzieś w transporcie padł, przesechł albo został przelany w doniczce, zanim tutaj trafił. Ale daję mu szansę. Może da radę. Jakby odbił gdzieś tam z dołu, to dostanie nowe miejsce. Tutaj również jest czarny bez, odmiana o czarnym listowiu. Tutaj jest kasztan jadalny, tymczasowo posadzony do przesadzenia. Ten uschnięty to ta sama historia. Nie wytrzymał transportu. Jechał na raty z przystankiem na balkonie w gorącym mieście. I niestety te dwie sztuki nie dały rady. Pigwowiec i kasztan. Tu jest również świeże nasadzenie. Cedrzyniec kalifornijski. Paczula. Oczar. Dostał dużo wody. Zagajnik kwietny, który dostał dopiero teraz wody, gdy z beczki było łatwiej donosić. Wcześniej był zaniedbywany. Rośliny wieloletnie mają priorytet na podlewanie. Hurma, malwa. Oczar świętej pamięci. Dostaje ciągle wodę, może coś ruszy od dołu. Tutaj na podwyższeniu również dwa cedrzyńce. Tu mi jeden rządek czegoś kiełkuje. Drapacz lekarski. Liść można już zbierać. Słonecznik. Tu gdzie niegdzie wychodzą oliwniki z nasion. Sorgo. I łubin jadalny. Zaatakowany przez takie oto robaki, ksywa śmierdziele. Jest ich tu pełno. Czytałem, że lubią bobowate i wypijają soki, niszcząc doszczętnie. Kolejny dereń kołsa. Actinidia, tak zwane mini kiwi. Kolejny dereń kołsa. I tutaj rokitnik nieszlachetny, jakiś odrost korzeniowy z dziczki, ze szlachetnych, odmianowych. W wygrodzeniu przeżył tylko jeden. Ma nawet trzy owoce zawiązane. Róża Karpatia ma się dobrze i pigwowiec. Tutaj jeszcze jest leszczyna o czerwonym listowiu. Tutaj jest eksperyment figa, sadzonka. Daje radę na Lubelszczyźnie, więc i w Wielkopolsce powinna dać.
I tu są dwie topole energetyczne, które dały radę. Tutaj mamy jednoroczne zasiewy. Fasola sobie dosyć dobrze radzi w tych niesprzyjających warunkach. Jabłoń, odmiana wanadka. I na środku jeszcze dużo miejsca na przyszłość. Dobrze, to przeteleportujemy się teraz do rokitników. Jesteśmy przy rokitnikach. Żyją dwie sztuki z siedmiu. Doniosłem im dzisiaj 5 litrów wody na spółkę. Dostały po 2,5 pod korzeń. I tu druga żywa sztuka. Wyglądają zdrowo, ale ostatnio ten też zdrowo wyglądał. A z przyjazdu na przyjazd wyleciał do cna. Idziemy na plantację topoli. O topoli zrobię dedykowany odcinek. Tutaj mijamy dwa szparagi. I z racji, że się coraz gorzej chodziło, przetarłem szlak kosą, trochę ręczną, trochę spalinową. Mini lasek, w mini lasku dzikie maliny, wielkość taka, że bardziej do pooglądania niż do pojedzenia, i czerwona porzeczka, bardzo ładnie się prezentuje i daje radę w tym cieniu. To jest pozostałość prawdopodobnie po starym osadnictwie holenderskim. Wyśmienite. Przy topolach ostatnie dwa dni robiłem porządki. Trzeba było odchwaścić. Przydałoby im się nawodnienie, jednak są zbyt daleko od źródła wody. Jakieś prawdopodobnie 500 metrów w linii prostej. Więc muszą czekać na jakieś obfite deszcze. Pierwsze dwa rzędy przyciąłem tylko nożycami przy krzakach. Widać gdzieniegdzie żyją. A raczej starają się przeżyć. Im niżej mi, tym lepiej. Tutaj widać od razu po zielsku, że bujniejsze, to i stopień przeżywalności topoli większy. Ma dwa rzędy od lasu, gdzie roślinność jest bardziej inwazyjna. Rozgrzebałem dodatkowo wokół każdej topoli wszystkie chwasty. Sporo sztuk ma zgryziony czubek. Nie są całkiem zdewastowane.
Myślę, że te co padły, to prędzej od suszy padły. Ale jakaś zwierzyna je podgryza. Próbuje i sobie daruje. Na dedykowanym filmie o topolach zrobię statystyki, ile się przyjęło, w którym rzędzie. Rzędy się charakteryzują i różną wilgotnością gleby, i różnym poziomem zacienienia, i różnym poziomem zachwaszczenia. Tu jest świeże rycie, bardzo świeże. Nie kojarzę go, a byłem tu wczoraj. I ostatni rzut oka na większość terenu. Kolejne nagranie pod koniec lipca.